Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Proszę Państwa, hasło naszej sesji to: w numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz. I z pełną odpowiedzialnością powiem, że nasz następny prelegent, pan Marek Poznański, jest osobą, która najlepiej pasuje do tego hasła. Gdyż, proszę Państwa, ilekroć nas odwiedza w firmie, podekscytowany, zafascynowany kolejną monetą, która zaintrygowała go i dzięki której odkrył coś nowego. To ja poniekąd przekomarzając się z nim pytam, czy na tej monecie w ogóle cokolwiek widać. Proszę Państwa, Marek Poznański specjalizuje się w takim najbardziej ciemnym okresie polskiego średniowiecza, jeśli chodzi o numizmatykę, czyli średniowieczu, średniowieczu czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. A tam monety są bite często tak, że naprawdę mało co na nich widać. Ale pan Marek Poznański potrafi z nich odczytać bardzo wiele i wysnąć wiele ciekawych, intrygujących wniosków. Stąd dzisiaj jest z nami tutaj i zapraszamy na jego wykład na temat kwartników dużych koronnych Kazimierza Wielkiego. Oddajemy mikrofon panu Markowi. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym podziękować panu Damianowi Marciniakowi za możliwość zaprezentowania moich badań państwu i rozpoczęcia nowej dyskusji na temat kwartników Kazimierza Wielkiego. Kwartników dużych koronnych, które tak naprawdę do tej pory doczekały się niewielu publikacji i w świecie kolekcjonerów zawsze, zawsze są określane jako te małopostaciowe lub dużo postaciowe. Nie będę tutaj w swojej prezentacji odwoływać się do wcześniejszych badań, badaczy, którzy snuli swoje teorie na temat kwartników dużych koronnych. Natomiast chcę Państwu pokazać to, co w ostatnim czasie udało mi się usystematyzować w oparciu o badania spektrometrem, kwerendy naukowe i kwerendy takie porównawcze tego materiału. To, co Państwo widzicie na slajdzie. To jest pieczęć majestatyczna Kazimierza Wielkiego. Niejednokrotnie w literaturze możemy spotkać się z porównaniem, iż kwartniki duże, koronne były wzorowane właśnie na tej pieczęci, ale zaraz Państwu pokażę, że nie do końca, nie do końca tak było. Na awersie mamy siedzącego króla na tronie skrzyniowym, charakterystycznym dla tamtego okresu. Na rewersie mamy piastowskiego orła, ale. W przypadku rewersu proszę jakby zapamiętać i zwrócić uwagę na te takie listki potrójne, które są zwieńczeniem, zwieńczeniem skrzydem orła, a także na litery A w majuskule średniowiecznej. Ja dalej, w dalszej części wykładu będę mówić duże litery A pisane i duże litery A drukowane. I ułatwi nam to zrozumienie tego, co z kwartnikami dużymi koronnymi przez lata działo się w mennictwie Kazimierza Wielkiego. Oczywiście w późnym średniowieczu mamy do dyspozycji monety włoskie czy z, terenu, z terenu Węgier, czy w przypadku tej pierwszej Roberta Mądrego z Neapolu, w przypadku drugim karola Roberta Króla Węgier. No i tutaj zestawienie powiększone oczywiście pierwszej emisji kwartników, kwartnika koronnego dużego Kazimierza Wielkiego, ale już w tym momencie możemy zauważyć, czy. Czy, czy, czy ten stempel, stempel Kazimierza Wielkiego klei się, ja to tak określam, klei się z Węgrami, czy z terenami, z terenami, z terenami Włoch, z tym mnictwem południowym. I proszę zwrócić uwagę w przypadku awersu na literę, na literę A, dużą, tak zwaną pisaną, ja to tak określam, w swojej takiej metodyce badawczej i na… O, tutaj dużą, dużą literę A, e, drukowaną e, z daszkiem, tak zwaną w stemplu Karola Roberta. I tą literę A, na kolejnych slajdach będzie to lepiej e, widać, w, w słowie kaz, Kazimiri i tutaj moneta. To jest taka sama, to jest taka sama litera jak w przypadku, jak w przypadku monety. Roberta, Roberta I Mądrego. Natomiast jest to jakby charakterystyczne przedstawienie dla tego okresu władcy siedzącego na tronie skrzyniowym, czy, 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 czy na tronie skrzyniowym, wzbogaconym, tak jak w przypadku tego stempla i tego stempla, głowami, głowami lwa. Natomiast jeśli chodzi o rewers, który, który jest na kwartnikach, przedstawiający orła piastowskiego, to co na początku mówiłem, w, dotychczasowo w literaturze jakby funkcjonuje kwestia rewersu pieczęci majestatycznej, natomiast w trakcie tych swoich badań, metod porównawczych porównałem jakby krój, krój stempla, stempli rewersu, rewersów kwartników dużych koronnych Kazimierza Wielkiego do tłoku pieczętnego Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego, który mieścił się na zamku w Krakowie. I co ciekawe, jak zaraz Państwo zobaczycie, osoba, która, która tworzyła ten, ten stempel, tą pieczęć Sądu Najwyższego, najprawdopodobniej, nie miała dostępu, tak przypuszczam, do najważniejszego stempla, który, który był w królestwie, czyli pieczęci majestatycznej władcy. Jak możecie państwo zobaczyć, te tutaj pięknie wykonane, ta gałązka z trzema, z trzema listkami została uproszczona do formy, która, która pojawiła się na kwartnikach, do takiej koniczynki, koniczynki trójlistnej. Ale oprócz tego, jak państwo popatrzycie, Tutaj będę dużo pokazywać, tak żeby wprowadzić Państwa, co zaczyna się dziać ze stemplami na samym początku. Na pieczęci sądu mamy tutaj trzy takie wypustki, i te trzy wypustki pojawiają się w pierwszych emisjach. Możecie Państwo to zobaczyć na tych dwóch dwóch przedstawieniach rewersu, ale oprócz tego mamy tutaj, o, przepraszam, mamy tutaj literę A dużą, pisaną, tak jak ja to określam. I ta duża pisana litera pojawia się również na stemplach pierwszej emisji. Te późniejsze koniczynki, które znajdują się tutaj u zwieńczenia, u zwieńczenia skrzydeł oczywiście tracą, tracą swoją, swoją formę i zmieniają się, natomiast oprócz tych Koniczynek, możecie Państwo zauważyć i tych kropek, które też są na stemplu, na stemplu pieczęci. Mamy tą belkę poprzeczną, która została również przedstawiona, przedstawiona w tej części, a oprócz tego na, na klatce piersiowej orła, tutaj też jest to widoczne na, na żywo bardziej, bo jest to troszeczkę przetarte, tutaj jest lepiej to zachowane. Mamy upierzenie, które jest wykonane w podobny sposób jak na tym stemplu a także ogon, który, który nawiązuje, nawiązuje do tej formy, do formy stempla sądu. Oczywiście ogon w pieczęci majestetycznej jest bardzo rozbudowany i nie jak ma się do tych, do tych ogonów, ogonów w przypadku kwartników. A co najważniejsze... Tutaj, jakby słowo do kolekcjonerów, na co warto zwracać uwagę w przypadku kwartników dużych koronnych Kazimierza Wielkiego. Tutaj wskazałem strzałkami te kluczowe miejsca, które umożliwiają nam rozróżnienie i stworzenie typologii tej monety. To dalej będę w swojej prezentacji Państwu pokazywać część. Po lewej stronie władcy, po prawej stronie władcy, interpunkcje, które są pomiędzy słowem moneta Kazimiry lub Kazimir, a także interpunkcje, które pojawiają się na rewersie i koniec legendy. To jest pierwszy typ, który wydzielam w swoich, swoich badaniach. Typ wczesny. Tutaj na grafice nie jest to, nie jest to, troszeczkę się rozjechało, nie jest widoczne, to jest skład uśredniony, skład pierwiastkowy tych monet, jest ich nie za wiele, bo w zbiorach prywatnych i zbiorach publicznych jest ich około siedmiu. Ale charakteryzują się czymś, czego nie ma w pozostałych typach, mianowicie mamy tutaj gotycką w majuskule literę F i R, FR, FR i tutaj w ostatnim egzemplarzu RF. Długo się zastanawiałem, co mogły te litery znaczyć i tak naprawdę w literaturze fachowej nie mamy, nie mamy żadnych informacji. Trzeba tutaj zaznaczyć, że w 1300 roku Wacław II ściągnął z Florencji mincerzy, między innymi Reinharda, tak mincerzy włoskich, między innymi Reinharda z Florencji, tak był on określany, a już w 1305 roku ten Reinhard z powodu śmierci, śmierci Wacława II był starostą krakowskim, czyli najprawdopodobniej, tutaj podkreślam, najprawdopodobniej można przyjąć, iż to są inicjały Reinharda z Florencji, który, który odpowiadał za przygotowanie całego procesu menniczego w Krakowie. Warto zaznaczyć, iż w całym jakby całej ewolucji kwartników dużych koronnych zmieniają się trzy podstawowe litery: A w majuskule, tak jak ja to określam, pisana i ta z daszkiem, M drukowane i te opisane duże literka, litera T i litera w formie takiej dużej drukowanej. W przypadku typu pierwszego, który, który wydzielam, tutaj w każdych kolejnych typach one będą zaznaczone na, na kolor czerwony. W danym typie jakie występują te najważniejsze, które, które umożliwiają nam podział kwartników dużych koronnych. Mamy literę A, M i tą taką bardzo uplastycznioną literę, literę T. Dla przykładu, tu jest, w słowie moneta, tu jest litera A, tak żebyście mogli Państwo zobaczyć, jak to wygląda. No i klasycznie litera M na początku wyrazu moneta. Co ciekawe, przebadałem już ponad grubo ponad 100 kwartników dużych koronnych spektrometrem i wykazują one bardzo dużą spójność pod względem składu pierwiastkowego. Monety, monety Wacława II, monety ze srebra kutnochorskiego, składają się w 100% z trzech pierwiastków srebra. Miedzi i ołowiu, który był kolektorem podczas przygotowywania surowca do produkcji monet. Natomiast w przypadku wszystkich kwa kwartników dużych koronnych, a także groszy krakowskich, mamy do czynienia z dodatkowym pierwiastkiem złotem, który jest w śladowych ilościach, ale jest nierozłącznym składnikiem, składnikiem blachy, z której wybijano, wybijano monety. No, jak zacząłem badać, zacząłem się zastanawiać, skąd ta różnica. Przebadałem kilkadziesiąt monet, monet węgierskich: Karola, Roberta, Ludwika Węgierskiego. No i strzał w dziesiątkę. Okazuje się, że te wszystkie monety, które, które przebadałem, bez wyjątku, mają ten czwarty pierwiastek, czyli, czyli złoto. Śmiało można stwierdzić i już tutaj obalić tezę, która funkcjonuje w literaturze fachowej, iż Kazimierz Wielki czerpał czy tak czerpał zyski z, i kazał sobie płacić podatki w groszach, w groszach praskich, które w wczesnej Europie można powiedzieć były takim euro, które każdy znał i każdy cenił. Natomiast Absolutnie nietrafioną, nietrafioną tezą jest to, iż Kazimierz Wielki przetapiał, przetapiał grosze praskie i wybijał w obniżonym, składzie, w obniżonym składzie srebra kwartniki duże koronne. Okazuje się, że ta pierwsza emisja, ale nie tylko pierwsza emisja, ma w swoim składzie ponad 90% srebra. Czyli tak naprawdę. To tak jest taka sama wartość srebra, jak w groszach, w groszach praskich Wacława II, które mają przeważnie 94, 95, 92% srebra w swojej zawartości, ale nigdy żaden egzemplarz, który przebadałem, a także grosze Jana Luksemburskiego w swoim składzie nie miał złota. Drugi typ, który, który wydzielam. Można powiedzieć, że jest jeszcze bardziej rzadszy, jak, jak typ pierwszy. Jest to przedstawienie władcy… Władcy… Jeszcze cofnę do tamtego. To możecie państwo zobaczyć jeszcze, jak rozbudowana jest forma, forma berła, które oczywiście mieści się w otoku, ale jest to piękna lilia z poprzeczką. Yy, I były one bardzo starannie, starannie wybijane. Natomiast drugi typ… Już co do tej staranności można się przyczepić, ale co ciekawe, skład, skład tych monet jest równie wysoki, srebra, równie wysoki, jak w typie pierwszym ponad 90%. Natomiast tutaj skala jakby ilość do, do porównania jest, jest znacznie mniejsza. Co tutaj się dzieje ciekawego? Możecie Państwo zauważyć, że już nie ma inicjałów FRRF, pojawiają się trzy pierścienie które są w miejscu, gdzie w dużych groszach Karola Roberta i Roberta Mądrego znajdują się lwie głowy jako takie uzupełnienie. To jest, to jest myślę jakby zamysł, zamysł samego mincerza, który tworzył te stemple i w tym miejscu podczas tej, tej prezentacji muszę jakby skakać myślami, bo, bo jest bardzo dużo wątków, które, które będę starać się Państwu jak najlepiej przybliżyć. Każdy typ to najprawdopodobniej inny mistrz, który tworzył stemple i na końcu przekonacie się Państwo, że te typy naprawdę charakterologicznie pod względem szaty, szaty układu, układu postaci, poszczególnych liter jest całkiem inny i było wykonane inną ręką. Jak możecie Państwo zauważyć już w tym typie mamy dużą, jak ja to określam, drukowaną literę, nie tą dużą pisaną, zmienia ona swoją formę, nie mamy liter i całkiem jest inna forma, forma forma Berła. Niestety niestety jest ich udało mi się dotrzeć w kolekcjach prywatnych i w kolekcjach w zbiorach publicznych do pięciu sztuk nie mamy tutaj dużego jakby dużej możliwości porównawczej. Ciekawym jest przykład. A oprócz tego zapomniałem powiedzieć zachowuje się jeszcze kropkowanie nad belkami. A, a także są widoczne te trójpłatkowe koniczynki, które mamy jako pierwowzór w pieczęci w tłoku, w tłoku Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego. Oprócz tego w tym pierwszym, pierwszym egzemplarzu możecie Państwo zobaczyć, że Legenda została rozstrzelona i oddzielona po, 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 pojedynczymi pierścieniami. One tutaj są słabo zachowane, bo są i wytarte, i niedobite, natomiast przy, przy, przy takiej analizie pod mikroskopem widać, że one były co, co literę natomiast kończące i rozpoczynające są, są podwójne. Trzeci typ który państwu prezentuję. On niejako łączyć się będzie z czwartym typem, natomiast ja go specjalnie do jeszcze do tych badań, które teraz przeprowadzam, a, a już w najbliższym czasie i statystycy między innymi będą nad tym siedzieć, tak aby osoby niespaczone wiedzą numizmatyczną na swój sposób rozbiły to na, na, te, na te cyfrowe atomy. To jest typ z postacią, która mieści się w, w otoku, ale co najważniejsze, słowo, słowo króla w dalszym ciągu jeszcze jest pisane przez literę, literę S. Zmienia się forma klatki piersiowej Orła, bo tak jak wcześniej, wcześniej był to orzeł z tutaj takim uproszczonym, okrągłym, owalnym upierzeniem, to w tej pierwotnej formie były to, były to, były to takie już ładnie przygotowane pióra, które nawiązują, nawiązują do, do tego co się znajdowało, czy co się znajduje na pieczęci Sądu Najwyższego. Co ciekawe, co ciekawe, jeśli porównuje się klatki piersiowe orłów, one są jakby tożsame z jakby wykończeniem na groszach, na groszach szerokich Kazimierza Wielkiego w przypadku typu trzeciego i czwartego, a także typu, typu pierwszego. Typ czwarty, który, który macie Państwo przed sobą, a okej, okay, tutaj jeszcze zapomniałam dodać, że zmienia się, zmienia się w legendzie również litera A. Przechodzimy już w literę A z daszkiem ale to jeszcze nie koniec zmian, które, które były, były w kwartnikach dużych koronnych. Typ czwarty jest tożsamy z typem trzecim. Jedyna różnica to jest to jest różnica w pojawieniu się w wyrazie Kazimiri, Kazimir litery zamiast S Z w majuskule z belką. Monety dosyć rzadkie. W literaturze fachowej one były przypisywane wyłącznie mennicy krakowskiej, a duże postacie, duże postacie z władcą przypisywane mennicy wielkopolskiej. Natomiast w toku porównywania stempli kwartników dużych koronnych śmiało można stwierdzić, iż wszystkie kwartniki koronne Kazimierza Wielkiego były bite, bite w Krakowie. Skład pierwiastkowy Tutaj już następuje bardzo duże rozstrzelenie, bo od 94% do 72%, ale co możecie państwo zauważyć, to w typie czwartym i w typie trzecim, w typie trzecim, te ozdobniki, które są obok siedzącego króla, już przyjęły formę. Przyjęły formę Właśnie takiej wypełnionej, uproszczonej, łatwiejszej do, do wybicia w przygotowywanym stemplu. Kolejny typ, typ piąty, który, który. Tak naprawdę był wydzielany jako, jako ten, ten krakowski wielkopolski, przepraszam, w, 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 jakby w kontrze do tej małej postaci. E, jakby zmienia całkowicie układ, układ władcy na awersie, a, a również jakby w typie piątym ewoluje sam, sam orzeł. Pierwszy, typ, pierwszy egzemplarz, który, który Państwo widzicie, władca na, 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 na tronie skrzyniowym. I co ciekawe, mamy tutaj hybrydę, która ma stempel, stempel kwartnika dużego koronnego typu czwartego z, z poprzeczkami, z ozdobnikami tymi kropkowymi, ale na rewersie, na rewersie pojawia się i to jest, to jest rzadkość pokazująca, że. To co, to, co mieli w warsztacie, to wykorzystywali. Wyraz moneta, tutaj pisany z belką, noneta, noneta, jest litera A w majuskule, ta pisana, jak ja to określam, natomiast wyraz kazimir, kazimir już ma tą, tą formę dużej litery A z belką z belką. I tutaj następuje bardzo duża różnorodność. Duża różnorodność i to jest, to jest jeszcze do przebadania przez statystyków i jakby w kontrze do, do wyników badań spektrometrycznych, jeśli popatrzycie Państwo na przedstawienia, przedstawienia tronu skrzyniowego, mamy tutaj na przykład pojedyncze punkty. Tutaj mamy podwójne punkty, tu mamy podwójne, i to samo dzieje się, dzieje się w legendzie awersów i rewersów. Tutaj mamy jeden pierścień, tu mamy jeden punkt, ale one też tożsame są z, tymi pier, z, tym, z tym pierścieniem. Mamy kolejne dwa punkty rozdzielające. I jeśli popatrzymy, tu mamy dwa, tu mamy trzy. I układa się w to w jakąś, jakąś, jakąś jeszcze dla nas niezrozumiałą chronologię. Podobnie jest z groszami, z groszami szerokimi Jana Luksemburskiego. I to, co tutaj się zaczyna dziać, to zmienia się nam. Czy mamy jedna, jedną, jedną literę, literę dużą. M, jak ja to mówię, drukowaną. Nie mamy w żadnym egzemplarzu tej, tej dużej pisanej i mamy wy występowanie, występowanie dwóch liter z przeważającą ilością liter A z daszkiem. Skład pierwiastkowy no, jest trudny tutaj do, 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 do jakiegoś sensownego wytłumaczenia, bo mamy egzemplarze, które mają 60% srebra, mamy egzemplarze, które mają 87-85, ale nie chcę jakby w tutaj w tej części wstępu do kwartników dużych koronnych Państwa jakby przetłaczać ilością informacji pod względem składu pierwiastkowego, to, bo to myślę w, w, w przyszłości będzie lepiej zobrazowane. Chcę Państwu pokazać jak dużo dzieje się z przedstawieniami władcy, z przedstawieniami orła. Proszę popatrzeć jak, jakiej ewolucji Ulega orzeł. Mamy hybrydę czy stempel, stempel, który mniej się zużywał, rewersu, który był mocowany do pniaka, na którym wybijano monety. I mamy orła, który już nie ma kropkowania, kropkowania tych ozdobników nad belką skrzydła, tylko tutaj mamy już proste, proste kreski, a już w tych najpóźniejszych egzemplarzach tych w ogóle kresek nawet mincerz nie wybiją. Co ciekawe, co ciekawe, tych kwartników jest najwięcej, jest najwięcej, jest ich największa, przepraszam, różnorodność. Ale jeśli popatrzymy jeszcze na, na orła, forma tej koniczynki trójpłatkowej trój, trój czy trójlistkowej zmienia się w taką, taką koniczynę wykonaną z, pierścienia, z pierścieni pojedynczych, które stanowią, stanowią całość. Jak popatrzymy na całą chronologię i, i na te wcześniejsze typy kwartników, to możecie państwo zaobserwować, że cały czas ulega jakby ułatwieniu, ułatwiali sobie wytwarzanie przedstawienia i króla, i króla, i orła na, na kwartnikach, na stemplach kwartników dużych koronnych. Ale zobaczycie Państwo, co dzieje, co dzieje się dalej. Typ szósty, który jest równie e, popularny jak typ piąty, już ma rozbudowany tron skrzyniowy. E, twarz władcy, władcy, można powiedzieć, młodnieje. Tutaj mamy hybrydę, która nawiązuje do typu, do typu piątego. Do typu piątego. I to jest jedyny, 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 jedyny egzemplarz, który w legendzie ma tutaj dwa, 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 dwa pierścienie, ale ma ten stempel rewersu poprzedniego, wcześniejszego typu. Jak możecie Państwo zauważyć, w tych typach piątych monet nie mamy w ogóle na awersie krzyża. Głowa i korona jest na tyle wybita w stemplach wysoko, że blokowała możliwość umieszczenia w tym miejscu krzyża, ale ten krzyż nawet nie był umieszczany po, po lewej stronie, po, lewej, po prawej stronie, po prawej stronie władcy. Większość egzemplarzy pisana jest nie przez klasyczne M w majuskule, a jest pisana z taką ułatwioną N-ką po skosie, natomiast, natomiast w typie szóstym już zaczyna się w tej części dziać. Najwcześniejsze egzemplarze mają krzyż przed berłem, który, które w dalszym ciągu wystaje ponad otok perełkowany. Bardzo rzadkie, ale, ale są egzemplarze, które, które mają przed berłem ozdobnik. W nowej formie, który pojawia się w typie szóstym, takiej, takiej, takiej koniczynki, rybki, jak, jak, jak zwał, tak zwał, natomiast jest to inna forma jak te potrójne pierścienie. Ona jest umieszczana przed berłem i najpóźniejszy typ z krzyżem, który jest umieszczany po prawej stronie, po prawej stronie berła. Te kwartniki duże koronne widać, że mają, mają słabsze, słabszą zawartość srebra, od 60 do 70 kilku procent. I co ciekawe, w tych egzemplarzach trafiają się wagowo grubaski, które mają 2,7 2 grama, 2,7 grama, także prawie wagowo, jak, jak grosze, grosze szerokie Kazimierza, Kazimierza Wielkiego. Typ siódmy, ja się śmieję, że jest to Kazimierz Wielki, który już musiał nosić, musiał nosić okulary, bo jak zobaczycie Państwo, yy, stemple, które wykorzystywano do tworzenia, tworzenia głowy władcy, już są bardzo uproszczone. Ta twarz jest bardzo zeschematyzowana. Nie mamy, nie mamy tutaj żadnych ozdobników po żadnej stronie berła. Berło jest grube. Mamy jakby powrót do innej litery M z, z, z belką od prawej ku, 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 ku lewemu dołowi. Pod względem srebra one, one, one już tutaj tracą, pod względem wykonania również. To, co jeszcze na początku mówiłem, że rewersy były mo mo mocowane do, do pniaka, to możecie państwo tutaj zobaczyć, że w przeważającej części czy w, przeważ w, każdym, w każdym egzemplarzu, gdzie jest to takie podwójne uderzenie, potrójne uderzenie, zawsze jest ono tylko ze strony, ze strony, ze strony władcy, ze strony awersu. Jeśli popatrzymy, na, jeśli popatrzymy tutaj na te… Z zwieńczenia skrzydeł nad, nad belkami poprzecznymi. One już idą w taką prostą schematyzację, tak jak o tutaj dobrze widać. To, co jest w czwartym typie. Prostych uderzeń bez jakichś tam pierścieni, ozdobników. No i typ ósmy, który. który I typ ósmy, który jest najbardziej taką zbarbaryzowaną formą formą kwartników dużych koronnych Kazimierza Wielkiego, ale proszę tutaj jakby nie uważać, że tutaj oszczędzano na srebrze, bo te egzemplarze tak pod względem plastycznym słabo wykonane, mają w swoim składzie ponad 90% srebra, blisko 90% srebra. Także nie ma tutaj spadku, spadku jakościowego materiału, z którego wytwarzano kwartniki. One tracą jedynie na średnicy. Mają 20 mm, poprzednie kwartniki mają po 21 mm. Minimalnie tracą na wadze, ale jeśli popatrzymy na wszystkie egzemplarze od pierwszego typu po ten typ ósmy, to naprawdę nie ma. Yy, Waga się nie trzyma, o tak powiem, jak, 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 jak te krążki przygotowano, tak przygotowano, natomiast średnica w tym ostatnim typie zauważalnie, zauważalnie spada i tutaj zaczynają pojawiać się nowe interpunkcje i wariacje tych interpunkcji. W pierwszym przypadku, który tutaj Państwu prezentuję są to dwie strzałki do góry, tutaj mamy strzałkę do dołu, strzałkę do góry, tutaj pojawia się pierwszy raz, tylko w tym typie, we wcześniejszych tego nie ma, potrójna ta. Koniczynka. Tutaj jest krzyż. Są egzemplarze te schyłkowe, które mają pierścienie, pierścienie duże pierścienie w tej części legendy i na rewersie, na rewersie również. Ale co ciekawe, jak możecie Państwo zauważyć, w typie ósmym pojawia się pisana. Przepraszam, muszę cofnąć. Cofnąć, bo w tych też też. Tutaj dopiero, tutaj dopiero w typie szóstym pojawia się duża w majuskule, jak ja to określam, pisana, pisana M, ale pojawia się ona tylko w słowie Kazimiri czy Kazimir w środku. Moneta w dalszym ciągu pisana jest w majuskule tą, jak ja to określam, drukowaną. Natomiast ty, w typie ósmym Pierwszy raz i jedyny raz w tym schyłkowym, w schyłkowym typie kwartników dużych koronnych pojawia się moneta w majuskule, ta pisana w słowie moneta. Wcześniej w żadnym z egzemplarzy tego nie ma, natomiast tutaj pierwszy raz ona się pojawia. Jeśli chodzi o orła, tutaj mamy hybrydę z, z orłem z, z, typu, z typu siódmego. Natomiast to jest klasyczny orzeł typu ósmego, typu bardzo uproszczony, bardzo taki schematyzujący. I tak jak mówiłem, zawartość srebra przeważającej ilości ponad 90%. Fakty i mity, ja to tak pokrótce rozpisałem. Kwartniki duże koronne nie były wytwarzane z groszy praskich, to co na początku Państwu mówiłem. Skład pierwiastkowy w żadnym z kwartników tego nie, 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 nie poświadcza. Monety węgierskie, tutaj warto, warto wspomnieć, jakby odskakując troszeczkę od kwartników dużych koronnych, że Elżbieta Łokietkówna w 1320 roku została wydana za Karola Roberta i to. Przywiankowe najprawdopodobniej dotarło do Polski z Węgier, i z tego, z tego srebra zaczął bić monety Władysław Łokietek. Jest to wszystko jakby potwierdza się w tych moich badaniach spektrometrycznych. Później grosze szerokie Kazimierza, Kazimierza Wielkiego również mają ten skład pierwiastkowy. Kwartniki. Taki sam i to, co mówiłem Państwu na początku, że skład procentowy kwartników pierwszego typu jest taki sam jak groszy szerokich Kazimierza Wielkiego. I to jest zaskakujące. Stwierdzam, że monety wybijano te monety, kwartniki duże, koronne wyłącznie w Krakowie. Tutaj, jakby poświadczeniem tego są te hybrydy, które, 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 które zostały wykorzystane. Jakby ciężko mi wyobrazić sobie, że stempel awersu przyjechał z Poznania do Krakowa i tam był wykorzystywany do bicia późniejszych kwartników. I to, kiedy był ustanowiony sąd, sąd prawa Magdeburskiego, nie starsze jak 1356. Jeśli w 1356 Kazimierz Wielki powołał sąd, myślę, że tego samego roku została, została przygotowana pieczęć pieczęć i pojawiły się kwartniki. Także w dużym skrócie to co Państwu pokazałem, jest to, jest to jakby cały czas żyje, bo zostały mi jeszcze do przebadania monety kwartniki i nie tylko kwartniki monety późnego średniowiecza ze zbiorów Muzeum Warszawskiego. Już będę kończyć. I, I naprawdę rysuje się całkiem inny ogląd tego co do tej pory mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku monet późnego średniowiecza od Wacława do do Aleksandra Jagiellończyka. No i chętnie chętnie jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jeśli pytania, to proszę zamieszczać w komentarzach pod filmem na YouTube umieszczonym. W tej chwili tutaj program sesji nas goni dalej. Także dziękujemy za przedstawienie tego najtrudniejszego okresu pandemii numizmatyki, bo to jest takie średniowiecze. Gdzie te monety są bardzo no, wymagające dużej wiedzy? Często trzeba nawet trzy monety porównywać. Ostatnio Żadownie. robiłem kwarendę w muzeum imieniem Ameryka Huten czapskiego i okazuje się, że no tutaj się zastanawiałem w przypadku tego kwartnika, szanowni państwo, że co tutaj jest. Czy to jakaś strzałka? Obstawiałem, że to jest właśnie krzyż. No i taki sam egzemplarz jest z tego samego stempla w muzeum w Krakowie. Tam jest pięknie zachowany cały krzyż, ale nie jest zachowana już ta koniczynka. Jak możecie państwo jeszcze zobaczyć, Jedną rzecz, którą, którą idealnie jak się porównuje, nakłada na siebie zdjęcia. Twarz Kazimierza Wielkiego to jest ta sama, to sama twarz. Berło to jest to samo berło, stemple, które wykorzystywano, czy punce, które wykorzystywano do y, przygotowywania stempli, to jest to samo. I co ciekawe. Ta buźka pojawia się na denarach koronnych z, z wyrazem Kazimir. Natomiast tej buźki nie ma na denarach, które mają w swojej legendzie Rex Polonie. Także, także dużo można wyciągnąć, wydusić. Z z w numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz. Się. Marek Poznański, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.